Jedziesz z prędkością 80 km na godzinę. Jaka pozycja początkowa zapewni ci optymalny tor jazdy po zakręcie? Na środku drogi, z częściowym przekroczeniem widocznej linii, B przy linii rozdzielającej pasy ruchu na prawej połowie jezdni, C przy prawej krawędzi jezdni. Mhm. Dobrze, poruszamy się już z tą taką większą troszeczkę prędkością i ten optymalny, właściwy tor przejazdu zakłada zniwelowanie przeciążeń, które działają na nas dla naszego komfortu, ale też na pojazd podczas pokonywania łuków, drogi no, czy, czy zakrętów. I teraz, moi drodzy, jeżeli ten zakręt pokazany na zdjęciu przebiega w prawo, to powinniśmy go rozpocząć od zewnętrznej zakrętu, czyli tak naprawdę. Ile się da zjechać do lewej. I w tym wypadku, analizując choćby nawet odpowiedzi, nie możemy przekroczyć podwójnej linii ciągłej. Mamy zakaz przekraczania, zakaz najeżdżania na tą linię. Nie możemy. W związku z tym mamy się ustawić przy linii rozdzielającej, ale pozostając na naszym pasie ruchu. Zresztą, jak będziecie Państwo ten tor jazdy sobie obierać, to to jest zawsze. Pamiętajcie, i weźcie pod uwagę to, że Mamy też lusterka, troszeczkę wystające, czy to też, żeby tym łóżkiem sobie nie, nie narobić kłopotu. Więc dlatego, zakręt. Możemy to jeszcze tak powiedzieć, że zakręt pokonujemy taki łuk drogi w ten sposób, przy tych prędkościach już troszkę większych, że zaczynamy od zewnątrz. Jeżeli zakręt jest w prawo, to ile się da od lewej zgodnie z przepisami, przez środek, i kończymy znowu przy lewej. Czyli trochę tak, jakbyśmy sobie ten zakręt. Starali się wyprostować, ale nie wolno go ścinać, nie wolno wyjeżdżać komuś pod prąd. Jeżeli zakręt przebiega w lewo, czyli zupełnie inaczej jak w lewo, to zaczynamy od prawej, przez środek kończymy przy prawej. Staramy się tak troszeczkę go wyprostować, żeby, no tak jak mówiłem, te siły przeciążeniowe, bezładności działające na pojazd zniwelować, tak mówię, troszeczkę je zmniejszyć, ale oczywiście przed zakrętem dopasowanie prędkości, czy z masą tu już jest gorzej, ale. Naj, najmądrzejsze, co możemy zrobić przed zakrętem, to też zwolnić, zdjąć nogę z gazu, czy, czy postarać się dopasować prędkość.